Kochani, w kolejnym filmiku dzisiaj zrobimy sobie takiego aniołka. Prosty aniołek składa się z trzech części: skrzydełka, tutaj takie wykończenie oraz główka razem z sukienką. Prosty, naprawdę, ale bardzo efektowny. Ja tutaj robiłam główkę i kawałek tutaj ciałka kolorem beżowym. Ale tak niezbyt mi się podoba, więc teraz na filmiku będziemy sobie szydełkować całego aniołka w kolorze białym. Prosty w wykonaniu: nie trzeba się naprawdę tutaj napracować. Ja tutaj poprzyklejałam klejem na gorąco takie srebrne gwiazdki. A tutaj aureole zrobiłam z takich malutkich perełek: po prostu nawlekłam je na nitkę i Związałam, żeby wyszło takie kółeczko i przykleiłam tutaj klejem na gorąco. Ze względu na to, że ten aniołek nie ma rączek, ma tylko taką tutaj okrągłą, takie wykończenie. To jest przyklejone też klejem na gorąco, bo to jest w formie takiego koła, tylko nie całego koła, bo tu są tak jakby dwie części. Zakłada się tak jak po prostu jakby kołnierzyk. O, takie coś w formie kołnierzyka. Tu się skleja, klejem na gorąco. Ja tutaj jeszcze sobie taką gwiazdkę przykleiłam, można jakiś kwiatuszek, można serduszko, albo zostawić po prostu, tak sobie sklejone. Aniołek nie jest duży, mój ma akurat 23 cm, ponieważ usztywniałam go na takiej małej butelce, bo tak buteleczkę od syropu, bo nie miałam nic akurat innego. Wszystkie butelki miały szerokie korki, więc te szyjki, więc nie zmieścił mi się aniołek, ale syrop był. Akurat, ale wydaje mi się, że trochę był niski, bo tutaj za bardzo ta sukieneczka weszła właśnie na, tak jakby stała. Chciałam zrobić takiego większego aniołka, znalazłam taką troszeczkę większą butelkę, więc drugiego aniołka zrobię troszeczkę wyższego. Po prostu ta butelka była za niska, i tutaj musiałam na steropianie po prostu więcej rozłożyć tej sukieneczki. I chciałam, żeby tylko fragment tej sukieneczki był, żeby aniołek był troszeczkę wyższy. Więc teraz akurat tego drugiego aniołka zrobię w troszeczkę wyższego. Krzydełka są najpierw się robi jedną część, potem się robi drugą część. Wszystko razem nie trzeba tutaj nic zszywać tych dwóch części. Naprawdę prosty aniołek, a bardzo efektowny. Także zrobimy sobie dzisiaj w filmiku. Tutaj szydełkowałam kordonkiem malwa, kordonkiem beżowym malwa i kordonkiem białym też malwa. na szydełko 1,5 mm. Tutaj mam końcóweczkę tego tej malwy. To są takie wielkie szpule. Naprawdę bardzo się opłaca kupować. Szpule mają około ponad kilogram, bo to tak na wagę jest. Więc to dwa lata już to mam. Niecałe dwa lata mam kordonek. Naprawdę się opłaca kupować. Jak macie możliwość, to można sobie kupić. Tu mi zostało tyle. około, około dwóch lat. Także naprawdę. No, więc szydełku, szydełkujcie. Szykujcie sobie kordonek, szydełko i zapraszam do wspólnego szydełkowania. Zaczynamy naszego aniołka od główki, od zrobienia główki tułowia oraz od no, sukieneczki. Zaczynamy od magicznego kółeczka. Oczko łańcuszka, żeby nam się nie rozwaliło i robimy główkę, czyli mamy oczko łańcuszka i w naszym kółeczku robimy sześć półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery i 6. zamykamy te nasze półsłupeczki pociągając za tą krótszą nitkę, to się tak fajnie zamknie i mamy takie kółeczko składające się z sześciu półsłupków i teraz będziemy poszerzać poszerzać zwiększać liczbę Półsłupków. Wbijamy się tutaj w pierwszy nasz półsłupek. Robimy półsłupek i ja sobie zawsze markerem zaznaczam, żeby się nie pomylić. I teraz będziemy druga, drugi rząd robić dwa półsłupki w jednym oczku. Czyli mamy jeden, drugi. Następnym dwa, trzeci, czwarty. Kolejnym piąty, szósty. Siódmy, ósmy. Następnym półsłupku dziewiąty, dziesiąty. I w ostatnim półsłupku jedenasty i dwunasty, czyli w drugim rzędzie mamy dwanaście półsłupków. I teraz zaczynamy rząd trzeci. Znowu na kolejnym półsłupku robimy półsłupek. Zaznaczamy sobie markerem. I w kolejnym dwa półsłupki. Raz, dwa. Potem na następnym jeden, i kolejnym dwa półsłupki. Raz, i dwa. Następnym jeden, i dwa. I znowu jeden i dwa. I tak robimy sobie do końca. Będziemy mieć osiemnaście słupków. Dwa. Jeden, i w ostatnim dwa słupki. Jedno oczko raz i dwa. Trzeci rząd skończony, 18 słupków mamy w rzędzie. I lecimy kolejny rząd. Tu mieliśmy 18. Teraz znowu będziemy zwiększać, czyli tak na pierwszym półsłupku, półsłupek zaznaczamy. Na drugim półsłupku, półsłupek i dopiero w kolejnym dwa. Raz i dwa. I znowu. Półsłupek jeden, półsłupek drugi i w kolejnym dwa. Raz, dwa. Czyli teraz jest dwa plus dwa, czyli dwa półsłupki pojedyncze i dwa półsłupki w jednym półsłupku. Raz, dwa i w kolejnym raz i. Dwa. I tak do końca rzędu będziemy mieć wtedy 24 półsłupki. Kolejny rząd, rząd czwarty, żeśmy skończyli. 24 półsłupki nam wyszły i teraz rząd piąty, szósty, siódmy, ósmy, czyli cztery rzędy robimy po jednym półsłupku. Ja tu już sobie zaczęłam. I tak w każdym półsłupku robimy jeden półsłupek przez cztery rzędy. Cztery rzędy. Robimy po 24 półsłupki i spotykamy się po wykonaniu tych 4 rzędów. Mamy zrobione już 8 rzędów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rzędów, w sumie 4 robione po jednym półsłupku w każdym oczku i teraz będziemy naszą główkę yy, zmniejszać robimy dwa półsłupki pojedyncze i zmniejszenie czyli jeden półsłupek zaznaczamy drugi półsłupek i teraz robimy zmniejszenie wbijamy się w następny słupek pod pierwszą Niteczkę w drugi półsłupek pod pierwszą niteczkę, i teraz robimy tak, jakby półsłupek, i to jest zmniejszenie, czyli z dwóch półsłupków robimy jeden. Potem znowu jeden półsłupek, następnym drugi półsłupek, i znowu zmniejszenie. Wkładamy pod pierwszą pętelkę, potem kolejny półsłupek. Bijamy szydełko pod pierwszą pętelkę i robimy półsłupek. I znowu dwa półsłupki. I zmniejszenie. Jedna, druga niteczka i półsłupek. I tak do końca rzędu. Ja już doszłam tutaj do końca. Przepraszam, i mamy 18 półsłupków. Ja teraz sobie wypełnię kulką silikonową. Jeśli ktoś ma takie styropianowe małe kuleczki, to właśnie też jak najbardziej się nadają. Wypełniamy główkę. Kulką silikonową najlepiej, lub jeśli ktoś nie ma, to waty, watą. i teraz mamy rząd dziesiąty i będziemy dalej zmniejszać naszą ogłówkę tutaj będziemy robić jeden półsłupek i zmniejszenie czyli mamy w następnym robimy jeden półsłupek zaznaczamy sobie i teraz zmniejszenie czyli przez Pierwszą niteczkę w kolejnym półsłupku przez drugą i robimy zmniejszenie. I znowu jeden półsłupek normalny, i tutaj zmniejszenie. Półsłupek jeden normalny, i zmniejszenie. I tak do końca rzędów będziemy mieć 12 półsłupków. I teraz już będzie ostatni rząd naszej główki. Tutaj będziemy same zmniejszenia robić tak, żeby nam wyszło 6 półsłupków. Bo nie robimy, nie zakańczamy główki tak, żeby zaszyć dziurkę, tylko będziemy robić tutaj ciałko. Trochę ciałka i sukieneczkę. Dobra, mamy tutaj 12. Półsłupków, teraz robimy zmniejszenia, tak żeby wyszło 6. Więc tak następny półsłupek, pierwsza niteczka, druga niteczka, tu już jest trochę ciężej. Mamy pierwsze zmniejszenie i sobie zaznaczamy. I. Następne półsłupki, zmniejszenie. Radzę sobie już wypchać do końca główkę, bo potem już będzie za mały otwór, żeby wcisnąć tam kulkę silikonową. Mamy trzy. I same zmniejszenia robimy do końca rzędu. I mamy 6 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wyszła nam taka kuleczka, fajna główka. I teraz będziemy robić szyjkę po dwa półsłupki w każdym oczku. Mamy sześć, czyli będzie 12. Bijamy się w pierwszy. Półsłupek I robimy półsłupek. Zaznaczamy. I jeszcze raz w tym samym miejscu robimy drugi półsłupek. W kolejnym dwa. Raz, dwa. Kolejnym dwa i dwa, czyli już mamy sześć. Siedem. Osiem dziewięć dziesięć. I w ostatnim 11 i dwanaście. No, czyli już nam wyszedł takie, taki taka szyjka naszego anioła. I kolejny rząd. Mamy teraz dwa, tutaj 12 półsłupków w tym rzędzie. Rząd kolejny zwiększamy, czyli będziemy mieć 18. Zwiększamy tak. W pierwszym półsłupku robimy 1 półsłupek, i w kolejnym półsłupku robimy 2, czyli 1 plus 2. Mamy 1 i w kolejnym robimy 2 raz i dwa, potem znowu w kolejnym robimy jeden i w kolejnym dwa, jeden i w kolejnym dwa, raz i dwa i tak do końca rzędu. I kolejny rząd, mamy 18 słupków, i znowu zwiększamy do 24 słupków, półsłupków. Czyli tak, w pierwszym robimy półsłupek, zaznaczamy. Potem w następnym robimy 1, i w kolejnym 2. Czyli 1, 1 plus 2 znowu. Następnym 1. 1 kolejnym i w kolejnym 2. Raz. 2 1 w kolejnym 1 i w następnym 2. Raz. 2. I tak do końca rzędu. I kolejny rząd. Będzie samych półsłupków, czyli 24 półsłupki robimy. Mamy pierwszy półsłupek. Zaznaczamy i na każdym półsłupku robimy półsłupek, czyli to jest okrążenie bez żadnych zwiększeń. Po prostu robimy półsłupki w każdym oczku. I na końcu będziemy mieć 24 półsłupki. I mamy zakończony pierwszy rząd, znaczy pierwszy rząd, yy, gdzie mamy półsłupki yy, w każdym oczku, i kolejny rząd robimy to samo. Zapomniałam Wam powiedzieć, żebyście sobie zrobili od razu dwa rzędy. Yy, więc kolejny rząd robimy yy, też 24. Spadł marker, 24 półsłupki na około, czyli półsłupek w półsłupek. I drugi rząd samych półsłupków zrobiony. Teraz tu będziemy robić inaczej. Robimy jeden półsłupek. Pojedynczy, potem drugi półsłupek, trzeci półsłupek, czwarty, piąty. I tu, gdzie mieliśmy robić szósty, robimy dwa półsłupki w jednym oczku. Raz, dwa. Potem znowu jeden pojedynczy, drugi pojedynczy. Trzeci, czwarty, piąty i w kolejnym dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i w kolejnym robimy dwa półsłupy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i w tym ostatnim dwa słupki, półsłupki, przepraszam, dwa półsłupki. Raz i dwa. I na końcu tego rzędu mamy 28 półsłupków. I teraz kolejny rząd robimy po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli będziemy mieć też 28 półsłupków. Mamy raz dwa, trzy. I tak dalej robimy sobie po jednym półsłupku w każdym oczku do końca rzędu. I tak, mieliśmy pierwsze okrążenie z 28 półsłupkami, i teraz robimy jeszcze 9 okrążeń, tak żeby nam się ten, to ciałko wydłużyło, i dopiero później będziemy robić sukienkę. Więc robimy jeszcze 9 okrążeń po 28 słupków, czyli to było pierwsze okrążenie z 28 półsłupkami, robimy jeszcze 9, tak żeby wyszło w sumie 10 półsłupków, 10 okrążeń po jednym półsłupku w każdym półsłupku z poprzedniego rzędu. Tutaj, jak robiłam beżowym kolorem, więc te 10 okrążeń to było białym kolorem. Ta reszta była beżowym. Fajnie potem było liczyć, że 10 okrążeń białym, bo się odznaczał. Więc teraz mamy tutaj pierwszy, pierwsze okrążenie po jednym półsłupku i robimy jeszcze 9. Także widzimy się już po wykonaniu tych 9 rzędów. I ja tu już mam zrobione. mi się tu popróło w sumie 10, 10 rzędów po półsłupku jednym w półsłupek z poprzedniego rzędu tak wygląda główka i ciałko naszego aniołka. Teraz będziemy robić spódnicę, więc tutaj sukieneczkę, więc teraz tu już nam nie będzie potrzebny marker. Robimy tak. Zakańczamy oczkiem ścisłym, rząd i teraz zaczynamy. Trzy oczka łańcuszka na słupek, oczko łańcuszka na łuk. Narzut i w tym samym miejscu jeszcze robimy jeden słupek, czyli będziemy robić takie fałki. Narzut, jeden półsłupek pomijamy, wbijamy się w kolejny i robimy fałkę, słupek. Oczko łańcuszka i w tym samym miejscu słupek. Narzut jeden półsłupek pomijamy, wbijamy się w kolejny. Robimy słupek, oczko łańcuszka i słupek. I znowu półsłupek pomijamy w kolejnym oczku słupek, oczko łańcuszka i słupek. I tak robimy. Do końca rzędu. I ja już tutaj skończyłam pierwszy rząd. Yy, mamy fałkę i tutaj zostało nam puste oczko, yy, półsłupek znaczy się, i yy, teraz raz, dwa, trzecie oczko wbijamy się i oczko ścisłe robimy. Mamy rząd fałek, drugi rząd będzie wyglądał tak samo, tylko że pomiędzy fałkami. Robimy jedno oczko łańcuszka. Wbijamy szydełko pod jednoczkowy łańcuszek, robimy oczko ścisłe i zaczynamy tutaj w środku. Trzy oczka łańcuszka na słupek, oczko łańcuszka na łuk. I słupek jeszcze raz w tym samym miejscu. Mamy fałkę na fałce. Oczko łańcuszka przerwy, wbijamy się w drugą fałkę i robimy to samo. Słupek, oczko łańcuszka i słupek. Oczko łańcuszka przerwy i znowu fałka. Słupek, oczko łańcuszka i słupek. Oczko łańcuszka przerwy i kolejna fałka, słupek, oczko łańcuszka i słupek. I tak robimy. Cały rząd robimy fałka na fałce i pomiędzy fałkami robimy Oczko łańcuszka. Drugi rząd kończymy, oczko łańcuszka. I tutaj trzecie oczko, raz, dwa, trzy, oczko ścisłe. Zaczynamy rząd trzeci. Też dostajemy się tutaj do środka naszej fałki. Oczko ścisłe pod łańcuszkiem. Trzy oczka łańcuszka na słupek, oczko łańcuszka na łuk. I jeszcze jeden słupek. Oczko łańcuszka przerwy. I teraz w kolejnej fałce robimy dwa słupki. Raz dwa, oczko łańcuszka i dwa słupki. Oczko łańcuszka przerwy, tutaj robimy normalną fałkę. Słupek, oczko łańcuszka i słupek. Oczko łańcuszka przerwy na kolejnej fałce, tą fałkę powiększoną, czyli dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. Raz i dwa. Oczko łańcuszka przerwy, tutaj robimy pojedynczą. I tak na zmianę robimy raz jedną pojedynczą, raz podwójną. Zaczynamy od pojedynczej, potem będą dwa słupki, oczko dwa słupki, potem znowu pojedyncza, znowu dwa słupki. Na zmianę robimy do końca rzędu. A i pamiętajcie, że pomiędzy motywami oczko łańcuszka przerwy. I kończymy rząd trzeci, oczko łańcuszka. Tutaj zrobiliśmy podwójną, bo tutaj mieliśmy, zaczynaliśmy od pojedynczej fałki. I tutaj kończymy podwójną, bo robiliśmy na zmianę. I raz, dwa w trzecie oczko, oczko ścisłe. Rząd czwarty zaczynamy od tego samego sposobu, czyli oczko ścisłe pod łańcuszkiem, trzy oczka łańcuszka na słupek, oczko łańcuszka na łuk i słupek w tym samym miejscu, czyli robimy fałka na V. Tym razem dwa oczka łańcuszka przerwy i tutaj będziemy powtarzać pojedyncza fałka, dwa oczka łańcuszka i podwójna fałka. Tu nie robimy na zmiany, tylko tak jak zrobiliśmy w poprzednim rzędzie, to tutaj będziemy tak samo robić. Czyli tu gdzie była podwójna fałka, podwójna fałka, na pojedynczej pojedyncza, ale pomiędzy tymi motywami. Mamy dwa oczka łańcuszka. Fałka, dwa oczka łańcuszka. Na podwójnej fałce podwójna fałka. I tak robimy do końca rzędu. Pamiętając o dwóch oczkach łańcuszka pomiędzy motywami. I kończymy rząd. Raz, dwa, trzy, czwarty dwa oczka, łańcuszka i tutaj raz, dwa, trzecie oczko, oczko ścisłe. Rząd piąty będzie wyglądał tak samo jak rząd czwarty. Oczko ścisłe do środka fałki, trzy oczka, łańcuszka, oczko, łańcuszka na łuk i słupek, dwa oczka, łańcuszka, przerwy i tutaj ten motyw powiększona fałka. Czyli dwa słupki, oczko łańcuszka, dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka, tutaj fałka na wałce. Dwa oczka łańcuszka i motyw ten większy. I tak sobie robimy do końca rzędu. To jest rząd tak samo. Taki sam jak rząd czwarty. I kontynuujemy do końca. I kończymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Piąty rząd. Dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. I trzecie oczko, oczko ścisłe. Rząd szósty. Podobnie będzie jak rząd piąty. Tylko tutaj między, jak mamy ten motyw, tu będą dwa oczka łańcuszka. Więc robimy oczko ścisłe w środku. Dwa oczka łańcuszka, na słupek, oczko łańcuszka na łuk i jeszcze jeden słupek. Tutaj bez zmian, dwa oczka łańcuszka i tutaj jak robimy ten motyw, będą dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. Raz i dwa. Dwa oczka łańcuszka. Tutaj pałka normalna, słupek, oczko łańcuszka i słupek. Dwa oczka łańcuszka, a tutaj dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. Raz i dwa. I tak robimy sobie do końca rzędu. Rząd praktycznie taki sam. Tylko tutaj dwa oczka, łańcuszka w tym powiększonym motywie. I robimy tak do końca rzędu. I kończymy rząd raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty. Dwa oczka, łańcuszka, raz, dwa i trzecie oczko, oczko ścisłe. I kolejny rząd, rząd siódmy, robimy tak samo jak rząd szósty. Czyli oczko ścisłe, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i jedno nauk. I słupek, dwa oczka łańcuszka, i tutaj robimy dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. Raz i dwa, dwa oczka łańcuszka. Słupek, oczko łańcuszka i słupek. I tak na około to samo, po prostu powtarzamy, co było w poprzednim rzędzie. I zakończamy już rząd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dwa oczka łańcuszka i raz dwa oczko ścisłe w trzecim oczku. I rząd ósmy. Oczko ścisłe pod łańcuszkiem. Oczko łańcuszka i półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. I tutaj, gdzie mieliśmy motyw, pod dwoma oczkami łańcuszka robimy sześć słupków. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć i szósty słupek, pięć oczek łańcuszka. W fałce tej pojedynczej półsłupek, pięć oczek łańcuszka. I znowu w motywie pod dwoma oczkami łańcuszka sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pięć oczek i półsłupek w aucie. I tak wykonujemy do końca rzędu. W motywach pięć oczek, pięć sześć słupków pięć oczek łańcuszka i półsłupki w fałkach tych pojedynczych. I tak na około. I rząd mamy zakończony. I tutaj zrobimy taki mały trik. Nie zakończamy tutaj tego ostatniego słupka, mając dwie pętelki na szydełku. Raz, dwa, trzy razy nitka na szydełko będziemy robić potrójny słupek. Tutaj, gdzie zaczynaliśmy w tym pierwszy półsłupek, wbijamy się i po prostu robimy potrójny. I tutaj, gdzie mamy te trzy niteczki, nam zostały przez wszystkie trzy niteczki. I zakończamy tak, jakbyśmy byli na tym ostatnim słupku, bo tutaj będziemy zaczynać. I zaczynamy kolejny rząd. 3 oczka łańcuszka na słupek i 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy, pomijamy tutaj ten półsłupek, przechodzimy tutaj, gdzie mamy te sześć słupków i robimy słupek na pierwszym słupku. Oczko łańcuszka, słupek na drugim słupku. Oczko łańcuszka, kolejny słupek na słupku, oczko łańcuszka i tak do końca tych słupków. Robimy słupki na słupkach przedzielone oczkami łańcuszka. Tu mamy ostatni słupek. Pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy od razu na kolejne słupki i powtarzamy. Ten rząd. Znaczy, ten rząd. powtarzamy ten rząd. Powtarzamy tą kombinację do końca rzędu. Sześć słupków na słupkach przedzielone oczkami łańcuszka. O, pięć oczek. Pomijamy tutaj półsłupek oczka łańcuszka i słupek na słupku. I tak do końca rzędu. I kończymy rząd dziewiąty. Tutaj też będziemy inaczej zakańczać. Nie robimy oczka łańcuszka, tylko robimy, wbijamy się raz, dwa w trzecie oczko, tutaj tego naszego długiego początkowego łańcuszka. I robimy półsłupek. Teraz, Oczko ścisłe robimy tutaj w tej przerwie, gdzie gdzie kończyliśmy tutaj. I tutaj będzie oczko ścisłe i tutaj będziemy zaczynać. Dwa oczka łańcuszka, narzut i jeszcze jeden słupek. Tutaj w przerwach, yy, yy, gdzie robiliśmy oczko łańcuszka, będziemy robić dwa słupki łączone górą. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek pod pięciooczkowym łańcuszkiem. Trzy oczka łańcuszka i narzut. Tutaj w tej pierwszej przerwie pod oczkiem łańcuszka robimy dwa słupki łączone górą. Raz i dwa. Trzy oczka łańcuszka i znowu pierwszy słupek i drugi słupek. I łączymy górą. Trzy oczka łańcuszka i znowu w kolejnej przerwie jeden słupek, drugi słupek i łączymy górą. Trzy oczka łańcuszka i znowu w kolejnej przerwie słupek do połowy, słupek do połowy i przez wszystkie trzy niteczki. Trzy oczka łańcuszka i znowu w kolejnej przerwie. Dwa słupki łączone. Góra. Trzy oczka łańcuszka, pół słupek pod oczkowym łańcuszkiem. Trzy oczka łańcuszka i zaczynamy nasze y słupki dwa łączone górą w przerwach pod oczkiem łańcuszka. I tak do końca rzędu. I kończymy ten rząd też takim. Innym zakończeniem dwa słupki łączone górą, ale nie zakończamy ich. I teraz jeszcze narzut jeden. I tutaj u góry tych naszych pierwszych słupków łączonych robimy. Bijamy się I przez dwie pętelki, i potem przez wszystkie trzy. Teraz obracamy naszego aniołka. I Robimy oczka ścisłe na dwóch oczkach łańcuszka. Czyli wbijamy się, robimy oczko ścisłe i na kolejnym oczku łańcuszka, oczko ścisłe. Obracamy z powrotem do, naszego, do naszej pracy dalej. I tu robimy oczko łańcuszka i półsłupek. I zaczynamy tak, jakby tutaj w środku. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek tutaj pod pomiędzy te grupy jeszcze y, po, y, słupków łączonych górą. Teraz robimy siedem oczek: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pomijamy tutaj tą taką kokardkę. I półsłupek wbijamy pomiędzy słupki pod trzy oczka łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek pod kolejnym łańcuszkiem. Pięć oczek łańcuszka, pod następnym łańcuszkiem półsłupek. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek pod łańcuszkiem. Siedem oczek łańcuszka. Pomijamy kolejną kokardkę i tutaj pomiędzy te grupy słupków półsłupek. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek. 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod kolejnym łańcuszkiem. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek pod łańcuszkiem. I potem znowu 7, 6, 7. Pomijamy tutaj i pomiędzy. Słupki wbijamy się i pół I tak wygląda ten rząd. Tutaj, gdzie mieliśmy ten nasz taki taką muszelkę, robimy po jednej stronie trzy oczka łańcuszka, po drugiej, drugiej stronie też trzy oczka łańcuszka, a w środku mamy pięć oczek łańcuszka. A tutaj pomiędzy tymi motywami robimy siedem oczek łańcuszka. I tak robimy do końca rzędu. I tutaj pokażę Wam, jak zakończyć. I kończymy. Tutaj mamy ten pierwszy półsłupek. Kończymy od dwa oczka łańcuszka, narzut, i słupek robimy w tym półsłupku. O. Także zaczynamy tak, jakby po środku tego. Łańcuszka z pięciu oczek. Raz, dwa, trzy. I robimy jeszcze trzy słupki. Dalej pięć oczek łańcuszka. Pod oczkowym łańcuszkiem półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. I robimy pikotek, czyli wbijamy się tutaj przez te dwie pętelki i oczko ścisłe. Pięć oczek łańcuszka. I przechodzimy od razu do tego łańcuszka tutaj z pięciu oczek. Tu mamy po trzy, po trzy, tu mamy pięć. I w środku pod łańcuszkiem robimy pięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. pięć, oczek łańcuszka, Półsłupek pod łańcuszkiem tym siedmiooczkowym. oczkowym, trzy oczka łańcuszka i pikotek, pięć oczek łańcuszka i mamy ten łańcuszek tutaj z pięciu oczek. Tutaj robimy pięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak wygląda ten rząd. Tutaj robimy pikotki. Pięć oczek łańcuszka i pięć słupków. Tutaj w tym dużym łańcuszku pięciooczkowym. O, i tak do końca. I kończymy rząd, pięć oczek łańcuszka i tutaj jeden słupek i raz, dwa, trzy w trzecim oczko ścisłe. I teraz kolejny rząd, trzy oczka łańcuszka na słupek, oczko łańcuszka na łuk. I teraz robimy słupki na słupkach, przedzielamy oczkiem łańcuszka. Oczko łańcuszka i słupek na słupku. Siedem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Przechodzimy od razu na słupki. Pomijamy tutaj ten nasz pikotek i robimy słupek. Oczko łańcuszka. Słupek na słupku, oczko łańcuszka, słupek na słupku, oczko łańcuszka, słupek na słupku, oczko łańcuszka i słupek na słupku. Robimy takie wachlarzyki. 7 oczek. 3, 4, 5, 6, 7. Pomijamy tutaj pikotek i słupek na słupku, oczko łańcuszka i słupek na słupku. I tak do końca rzędu. I kończymy rząd siedem oczek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I tutaj na pierwszym słupku robimy słupek, oczko łańcuszka. I w trzecim oczko ścisłe I teraz rząd ostatni naszej sukieneczki. Robimy oczko ścisłe tak jakbyśmy się cofali, czyli w tej pierwszej tutaj przestrzeni. Dwa oczka łańcuszka i słupek i słupek przez dwie. Tak jak robiliśmy tutaj, czyli będą dwa słupki łączone górą. Trzy oczka łańcuszka i pikotek, oczko ścisłe, dwa oczka łańcuszka, przechodzimy do następnego tutaj przestrzeni pod oczko łańcuszka i robimy słupek, jeszcze jeden słupek i przestrzyniteczki, przez trzy oczka łańcuszka i pikotek, dwa oczka łańcuszka i powtarzamy, słupek Słupek i łączymy 3 oczka łańcuszka i pikotek. Dwa oczka łańcuszka i tutaj ostatnia przestrzeń, dwa słupki łączone górą, trzy oczka łańcuszka, pikotek, trzy oczka łańcuszka. Pod łańcuszkiem siedmioczkowym półsłupek, trzy oczka łańcuszka i też pikotek. Trzy oczka łańcuszka przechodzimy do przestrzeni wolnej i powtarzamy dwa słupki łączone górą, trzy oczka łańcuszka i pikotek. Dwa oczka łańcuszka. I w następnej przestrzeni znowu dwa słupki łączone górą, trzy oczka łańcuszka i pikotek. I tak robimy do końca rzędu. I kończymy rząd Trzy oczka łańcuszka, pół słupek pod tym długim łańcuszkiem, trzy oczka łańcuszka. Pikotek, trzy oczka łańcuszka. I tutaj bijamy się, jak powstał pikotek, to tutaj pod pikotkiem bijamy się, robimy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka i odcinamy niteczkę. I sukienka naszego aniołka razem z główką jest zrobiona o, tutaj mamy czekajcie tutaj mamy główeczkę, ciałko i nasza spódniczuszka wygląda to tak o, tak i to w tej części będzie wszystko w kolejnej części Zrobimy sobie skrzydełka i tutaj tą naszą taką jakby kamizeleczkę oraz pokażę Wam jak ja zrobiłam tą aureolkę. Aureolkę można też zrobić z oczek łańcuszka, ale to taka będzie mało widoczna. Ją też usztywnić i też przykleić klejem. Ale ja zro postanowiłam zrobić takie koraliczki. Więc w kolejnej części będą skrzydełka i Taka mizeleczka. Zapraszam serdecznie do części drugiej.